No cześć, witajcie na moim kanale. Troszeczkę ostatnio mnie tutaj było mniej ze względów zdrowotnych. Jak słychać, jeszcze pozostałością jest katar. Ja mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i że jesteście zdrowi. Kto się za mną stęsknił, proszę zostawić kciuczka w górę i jakiś komentarz. I teraz przechodzimy, słuchajcie, do dalszej części filmiku. Dzisiaj filmik będzie o urodzinkach mojego synka. Mam nadzieję, że tutaj, słuchajcie, podrzucę Wam troszeczkę inspiracji na takie urodziny. Motywem przewodnim, jak widzimy, był kosmos. Mamy tutaj rakietę kosmiczną, także motywem przewodnim był kosmos. No i cóż, przechodzę do naszej części filmiku. Pokazuję już te nagranie, które zrobiłam w dniu urodzin mojego syna. Odbyły się one, słuchajcie, 2 tygodnie temu. Teraz za oknem mamy już naprawdę jesiennie, ale wtedy jeszcze było czuć lato, jeszcze wtedy była bardzo fajna pogoda. Dlatego postanowiliśmy te urodziny zrobić na zewnątrz, w ogrodzie. Był to taki rodzinny grill. No i cóż, ozdoby, tak jak widzimy, balony, motyw przewodni kosmos, tak jakby przystało na kosmos, to były talerzyki, kubeczki i serwetki też z motywem kosmosu. A dla dzieci przygotowałam takie atrakcje jak piñata, którą przygotowałam sama, zresztą większość odbyt przygotowałam sama. Tą girlandę też robiłam sama. Tutaj wieszak, słuchajcie, na ubrania posłużył nam za stojak i tutaj udekorowanie wszystkiego tymi balonami. Piñatę. Teraz przechodzimy, słuchajcie, do atrakcji dla dzieci. Jednym z głównych punktów programu jest piñata, którą wykonywałam sama. Ma tutaj, słuchajcie, sznureczek do zawieszenia, a od spodu będą wkładane rzeczy tutaj do tej piñaty i za chwilę sobie tak bardzo, bardzo, bardzo delikatnie dokleję spód. Także jeżeli, drodzy rodzice, chcecie troszkę przyoszczędzić, to polecam Wam zrobić piñatę samemu. I co tutaj wkładamy do tej piñaty? Co tutaj będziemy do niej wkładać? Słuchajcie, takie rzeczy będziemy wkładać do piñaty. Większość z nich kupiłam w Action. Takie konfetti. Dlatego, że ta piñata będzie, słuchajcie, wyjątkowa, ona będzie bez słodyczy, dlatego jakoś trzeba ją tutaj zapełnić, tutaj konfetti, takie sprężynki, to w Action takie zestawy już gotowe były, jak widzimy tutaj jeden otworzyliśmy, takie łapki i takie żabki, były jeszcze joja i takie, że jak się przekręca, to tam kulka leci, musi w odpowiednie miejsce trafić. Czyli takie zestawy w Action były. Ja nie pamiętam, po ile one były, ale były jakieś naprawdę tanie. No i do tego w Pepco jeszcze dokupiłam dzieciom takie wyklejanki. Pandę, dinozaura i no, atrakcją to był, słuchajcie, taka rakieta kosmiczna do robienia zdjęć. Tutaj dziecko może włożyć sobie główkę i robimy zdjęcia. Takie stojaki były też do kupienia na internecie. Ja postanowiłam przyszykować i zrobić go sama. On jest tutaj, słuchajcie, taki fajny, brokatowy. Wszystko zrobiłam z brokatu. Troszkę już nam się łamie, bo już, ma, wiecie, 2 tygodnie. Także taka rakieta kosmiczna do robienia zdjęć. To jedna atrakcja, to, słuchajcie, piñata, druga to taka do robienia zdjęć. No i jeszcze jedna atrakcja, która już, słuchajcie, została zniszczona, ale myślę, że też jest to bardzo fajne dla dzieci. Możemy przyszykować lub zrobić samemu. Lub zrobić, słuchajcie, samemu rakietę kosmiczną, taką dużą rakietę kosmiczną z kartonu, w którym mogą zmieścić się dzieci. I fajnym pomysłem jest pozostawienie tej rakiety bez takich ozdób, czyli bez okien, bez płomieni. Dajemy naszym dzieciom kredki, mazaki, farbki, plastelinę. No i pozwalamy im puścić wodze wyobraźni i zdobienie tej rakiety. Gwarantuję Wam, że dzieci, te, które lubią prace plastyczne, będą zajęte na bardzo długi czas. Takie rakiety, z tego co widziałam, są gotowe do kupienia na internecie. Ja taką rakietę zrobiłam sama z kartonu, po prostu ją posklejałam.
Więc no, myślę, że bardzo fajna atrakcja też dla dzieci. A tutaj możemy widzieć, pierwszy raz w życiu przygotowałam tort. Pierwszy raz w życiu w ogóle piekłam tort, ale postanowiłam, że zdobędę się na odwagę. Słuchajcie, ten tort zrobię sama. Był to tort bezglutenowy. Nie pamiętam już nazwy kanału, z którego brałam przepis, ale naprawdę przepis bardzo łatwy i myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Ten tort przygotowałam, słuchajcie, biszkopt dzień wcześniej, upiekłam biszkopt z rana, a wieczorem już nakładałam na niego masę, była tam też galaretka, także galaretkę też przygotowałam wcześniej, pozostawiłam do wystygnięcia, także torcik był naprawdę, jak na pierwszy raz, był bardzo pyszny. Myślę, że od teraz zacznę piec torty sama. A teraz słuchajcie, inspiracje prezentowe. Tych prezentów nie było dużo, dlatego że tych gości nie mieliśmy też dużo. Większość to były pieniądze. Ale nie będę się tutaj chwaliła, jakie sumy, bo na pewno to nie były takie sumy, jak przy tej słynnej aferze u Karoliny Pisarek. Tak, tej modelki. To nie, to takie sumy to nie były, ale naprawdę moje dziecko dostało bardzo fajne prezenty. Pierwszy prezent, słuchajcie, to taka perkusja. Myślę, że bardzo fajny prezent dla dzieci. Rozwojowy na pewno. I tutaj, słuchajcie, ona się tak, światło się fajnie w niej odbija. To jest pierwsza część, słuchajcie, perkusji. A tutaj mamy jeszcze, pałeczek już nie przynosiłam. Mamy jeszcze kolejny, słuchajcie, bębenek. Do tego w zestawie była też taka stopka, żeby nóżką sobie uderzać. I uwaga, stolik. To był pierwszy prezent dla mojego dziecka. Osoba, która kupowała ten prezent, cieszyła się bardzo, że wszyscy sąsiedzi w mieszkaniu, w bloku będą na pewno bardzo zadowoleni, jak moje dziecko zacznie grać na tej perkusji. Kolejny prezent urodzinowy mojego synka to książka. U nas, słuchajcie, książek nie może zabraknąć. Książki to są u nas, myślę, podstawą. Na każde święta, na każde urodziny książki są zawsze. I myślę, że Pucio to jest książka, seria książek najbardziej ulubiona przeze mnie i przez mojego synka. Tym razem mój synek dostał książkę Pucio na wsi. Takiej książki jeszcze nie mieliśmy, dlatego taką książkę sobie sam wybrał. Myślę, że te książki są naprawdę bardzo rozwojowe dla dziecka. Tutaj słuchajcie, one są naprawdę bardzo długie, bardzo dużo opowiadań. Bardzo pięknie ilustrowana książka. I tutaj mamy pytania dla dzieci od 2 do 3 lat, czyli pokaż i powiedz. I tak samo tutaj dla dzieci starszych od 3 do 6 lat. Dla dzieci właśnie tutaj starszych dochodzi jeszcze opowiedz. Opowiedz, dziecko uczy się też opowiadać. Także taka książka. A na samym końcu tej książeczki są pytania odnośnie całej treści książki. Tutaj tylko do danej ilustracji, a tam na końcu już do całej treści książki nawet są zagadki. Także myślę, że taka książka. I kolejny prezent to, słuchajcie, rowerek. Tutaj możecie widzieć kij, który wspomaga mnie w pilnowaniu mojego dziecka. Taki rowerek na 4 koła. Myślę, że bardzo fajny prezent dla dziecka. Dzwoneczek. Także my wybieramy się w podróż rowerową. Jeżeli Wam się podobał tego typu filmik, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału, tak żebyśmy mogli zobaczyć się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!